Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Nie ma wątpliwości, że historia 57-letniego górnika z Polski, którego ciało w wyjątkowo dziwnych okolicznościach znalazło się na hałdzie węgla w Wielkiej Brytanii, przez lata rozpalała wyobraźnię nawet tych, którzy na ogół mienili się być sceptykami, jak choćby lekarze czy policjanci. Ja również, choć uwielbiam historię z dreszczykiem, o czym doskonale wiecie i zawsze wierzę tym, którzy opisują takie zdarzenia, bo zapewne tak właśnie je widzieli, to na ogół jednak nie mogę się wyzbyć tej nuty sceptycyzmu i nie inaczej będzie w tej sprawie. Postanowiłam przyjrzeć się tej niezwykłej historii typowo okiem sceptyka, a to m.in. z pomocą twórcy TheIronSceptic.com, który dla UFO nie ma zbyt wiele czułości. To jednak za chwilę, a tymczasem przekonajmy się, co zrobiło tak ogromne wrażenie na ludziach, którzy zetknęli się z tą historią. Zygmunt Adamski wyjechał z Polski do Wielkiej Brytanii i tam znalazł swoje miejsce. Był górnikiem i spełniał się zawodowo. Dzięki temu, że miał pracę, nie było również, jak sądzono, większych problemów rodzinnych. Jego życie, jak się wydawało, na ogół układało się zupełnie spokojnie i bez żadnych sensacji. Polski górnik, który urodził się 17 sierpnia 1923 roku, mieszkał aktualnie koło Leeds. Jego żoną była Leokadia, nazywana Lottie, która cierpiała na stwardnienie rozsiane, ale choroba, choć ciężka, wydawała się nawet zbliżać małżonków. Adamski starał się o wcześniejszą emeryturę, aby więcej czasu spędzać z żoną, którą musiał się coraz intensywniej opiekować. Tymczasem jednak był górnikiem w kopalni węgla kamiennego Lofthouse. Jak mówili później jego współpracownicy i sąsiedzi, Adamski z pewnością nie należał do osób, po których życiu, a już tym bardziej śmierci, można byłoby się spodziewać niesamowitych okoliczności. 6 czerwca 1980 roku mężczyzna około 15:30 wyruszył na zakupy, co zauważył sąsiad. Był to piątek, czyli przeddzień wesela, na które Adamscy wybierali się, by uczcić zamążpójście chrześnicy Zygmunta. Kiedy Adamski nie pojawił się na weselu, rodzina była szczerze zaskoczona. Pewnie pomyślicie, że nie pierwszemu mężczyźnie na świecie zdarzyło się spotkać pod sklepem nieodpowiednich kolegów i nieco przedłużyć spontaniczną imprezę, ale bliscy Adamskiego byli przekonani, że z pewnością nie zachowałby się w ten sposób. Żona Leokadia uznała, że coś musiało się stać. Nie potrafiła lub nie chciała jeszcze wyjaśnić dlaczego, ale przypuszczała, że jej mąż został porwany. Być może wnioskowała z faktu, że nie pojawił się żaden policjant z informacją o wypadku, nie dzwonił również nikt ze szpitala, nie było także wiadomości o zabójstwie, więc być może właśnie ten pomysł wydał jej się przerażający, ale prawdopodobny. Być może były też inne przesłanki, które podsuwały jej ten pomysł. Oficjalnie, co prawda, Zygmunt Adamski nie miał żadnych wrogów, ale być może kobieta była świadoma, że jednak ktoś ma do niego określone pretensje. Dopiero 5 dni później, po 16, pracownik składu węgla w Todmorden zbliżył rodzinę Zygmunta do wyjaśnienia zagadki, przynajmniej teoretycznie. Brzmi to bardzo przewrotnie w świetle późniejszych wydarzeń. Co prawda nie było już wątpliwości, że Zygmunt nie żyje, a jego ciało znaleziono 30 km od domu na 4-metrowej stercie węgla, a dokładniej antracytu. Z tego co przeczytałam, to taka szlachetniejsza odmiana węgla. Jak ustalił patolog, Adamski zmarł na 8 do 10 godzin przed badaniem, co oznacza, że 3-4 godziny przed znalezieniem ciała. Ale to co się stało, stanowiło kolejną zagadkę. I to taką, którą koroner James Turnbull uznał za najdziwniejszą w dotychczasowej pracy zawodowej. Ogromne wrażenie robiła przede wszystkim mina Zygmunta, który miał szeroko otwarte oczy i usta, zastygłe w niemym przerażeniu. Oczy wpatrywały się w niebo nic nie rozumiejącym wzrokiem. Kolejną tajemnicą był zarost ofiary, której nie było przecież od 5 dni. Natomiast zarost był ledwie widoczny, był najwyżej jednodniowy. Gdyby od 5 dni nie przyjmował pokarmów i płynów, lekarz bez trudu mógłby to rozpoznać. Wszystko wskazywało jednak na to, że mężczyzna nie był głodzony, a jego ciało było w stosunkowo dobrej kondycji. Adamski nie był wyczerpany, wycieńczony.
Był też ubrany, chociaż niekompletnie. Nie było koszuli, a reszta odzieży była zapięta krzywo. Co jednak najdziwniejsze, odzienie było czyste. A jeśli kiedykolwiek przebywaliście w okolicy hałdy węgla, zdajecie sobie pewnie sprawę, że biel jest raczej trudna do utrzymania. Szczególnie, że mówimy o odzieży, która znajdowała się na osobie wciąganej wcześniej na górę antracytu. To, co szczególnie zastanawiało lekarza, który przeprowadzał sekcję zwłok, doktora Alana Edwardsa, znajdowało się na plecach ofiary, gdzie znaleziono ślady wskazujące na kontakt skóry z wysoką temperaturą, chociaż nigdzie nie znalazłam dokładnego opisu. Trudno powiedzieć, czy chodziło o zaczerwienienia, czy też bąble. W każdym razie, co istotne, na poparzenie ktoś próbował nakładać jakąś tajemniczą maść, której składu, pomimo badań, nie ustalono. Jeśli od początku tej historii składacie puzzle, to zapewne teraz macie już pełen obraz porwania przez UFO. Mężczyzna, który zaginął na 5 dni, został odnaleziony nagle na hałdzie węgla, na którą nie został wciągnięty od dołu, ale rzucony z góry. Jego wpatrzone w niebo martwe oczy były pełne zdumienia i przerażenia. Patolog powiązał to z zawałem serca ze strachu. Jeśli do tego dodamy fakt, że wokół góry antracytu nie było żadnych śladów stóp, tajemniczą zieloną substancję znalezioną na zwłokach, brak zarostu i dziwne ślady na plecach, to nie możemy się dziwić, że wielbiciele UFO nie potrafili przejść koło tej sprawy obojętnie. Być może udałoby się zachować choć trochę krytycyzmu, gdyby nie fakt, że kilka miesięcy później na obrzeżach Todmorden, czyli dokładnie tego miasta, w którym znaleziono Adamskiego, niesamowitą historię przeżył konstabl Godfrey. Wykonywał swoje obowiązki, tym razem związane z wezwaniem do zbadania kradzieży krów. Kiedy konstabl udawał się, by zbadać sprawę, zatrzymał go jakiś dziwny obiekt, który nagle ujrzał przed sobą. Była 5 rano, więc szybko wyjaśnił sobie, że musi to być autobus pracowniczy, z którego światłami coś się stało i dlatego wygląda tak nietypowo. Kiedy jednak zbliżył się do obiektu, nie miał wątpliwości, że unosi się on nisko nad ziemią i nie ma nic wspólnego z autobusem. Przyjrzenie się mu nie nastręczało większych trudności, bo zaparkował w powietrzu około 20 metrów od policyjnego wozu. Obiekt był owalny, ale jego górna część była nieco bardziej kanciasta. Było widać, że bardzo szybko wiruje wokół własnej osi, co powodowało również specyficzne efekty w postaci wiatru, wprawiającego w ruch pobliską roślinność. Policjant stanął na wysokości zadania i wykorzystał swój notatnik, by szybko naszkicować, co widzi. Zadbał również o to, by mieć dodatkowych świadków, których zamierzał wezwać przez radio. Pomysł był dobry, koledzy jednak nie mieli szans usłyszeć nawoływań, gdyż radio przestało działać. Późniejsze wydarzenia są jeszcze bardziej szokujące. Nagle okazało się, że obiekt potrafi rozbłysnąć dużo bardziej. Ba, tak bardzo, że oślepił policjanta, który kompletnie stracił z oczu swoje UFO. Ale mało tego, po tym incydencie odkrył, że znajduje się kilkanaście metrów dalej od miejsca, w którym był ułamki sekund wcześniej. Zerknął na zegarek i odkrył, że ta krótka chwila w rzeczywistości trwała aż 30 minut, które kompletnie zniknęły z jego pamięci. Wywnioskował, że po rozbłysku musiał zostać na te 30 minut porwany do statku kosmicznego i odstawiony niedokładnie w to samo miejsce, z którego został wzięty. Jeśli sądzicie, że policjant spotkał się z ostracyzmem wśród swoich kolegów, to się mylicie. Funkcjonariusze przyznali, co zadziwiające, że nad miejscem, gdzie ich kolega miał tak niesamowitą przygodę, oni sami tamtej nocy zauważyli dziwne światła. Nagle okolice Todmorden stały się mekką badaczy UFO. Uznano, że policjant po prostu miał więcej szczęścia niż Adamski, który najwidoczniej poddany był bardziej niebezpiecznym praktykom, których najwyraźniej nie przetrwał. Z perspektywy czasu mówiono nawet, że wówczas na tym obszarze można było stwierdzić wręcz falę spotkań z UFO. Zanim jednak poddamy się tej narracji i na dobre damy się ponieść wizjom, które, jak się wydaje, nasuwają się same i prawie nie pozostawiają miejsca na wątpliwości, uchylmy jednak drzwi dla sceptyków, którzy oczywiście zazwyczaj zajmują się najważniejszymi punktami tej opowieści, bo to one stanowią o całej jej niezwykłości. W wielu tytułach pojawia się kwestia zarostu jednodniowego, chociaż mężczyzny nie było od 5 dni.
Należy się jednak od razu zastanowić, czy aby na pewno golenie się na naszej planecie jest tak niezwykłe i zawsze wymaga interwencji kosmitów. Tak naprawdę nie wiemy przecież, co działo się przez te 5 dni. Nie można więc wykluczyć, że Adamski mógł się po prostu przez ten czas ogolić. Być może miał dostęp do stosownych akcesoriów i chwilę czasu, by to zrobić. Być może zrobił to ktoś inny, który zadbał o to, aby mężczyzna prezentował się schludnie, albo jeszcze za życia, albo ewentualnie dobrze wyglądał po śmierci. Z jakiego powodu? Tu można mnożyć hipotezy. Być może była to osoba, która miała mieszane uczucia wobec Adamskiego. Z jednej strony miała ochotę go skrzywdzić, ale z drugiej w jakiś sposób był jej bliski. Następna kwestia, która przykuwa uwagę, to ułożenie ciała na stosie węgla w taki sposób, że nie pozostawiono wokół żadnych śladów, a ubrania były czyste. Choć brzmi to sensacyjnie, tak naprawdę wystarczy odnieść się do swoich własnych doświadczeń. O ile bardzo łatwo zostawić ślady na piasku czy na rozsypanej mące, o tyle nie wygląda to już tak ewidentnie na węglu. Okolica hałdy jest grudkowata, brudna, nieregularna. Dlatego też niełatwo tutaj o ewidentne ślady, takie jak na przykład na zaschniętym błocie. Najprawdopodobniej wokół innych gór węgla również nie było żadnych ewidentnych śladów stóp, a zapewne przemieszczali się przecież wokół nich jacyś pracownicy składu. Czystość ubrań jest również rzeczą względną, szczególnie jeśli brakowało białej koszuli, a to na niej szczególnie byłoby widać zabrudzenia. Wszelkiego rodzaju szare, brązowe i czarne marynarki czy spodnie, nawet przykurzone, niekoniecznie na pierwszy rzut oka wyglądają na bardzo brudne. Wydaje się, że nie byłoby niemożliwym wniesienie ciała na górę antracytu, zrzucenie go tam bez konieczności usmarowania odzieży ofiary węglem od stóp do głów. Bardziej niż spodnie ofiary, pobrudziłyby się przecież spodnie sprawcy, bo to on przecież musiał się wdrapywać na górę, natomiast ciało miał zapewne na swoich plecach. Powiecie, no dobrze, ale z pewnością argumentu o dziwnej zielonej substancji położonej na plecy mężczyzny nic nie wyjaśni. Trzeba się jednak zastanowić, co to właściwie znaczy, że substancja jest tajemnicza. Zapewne należałoby to przetłumaczyć na niezidentyfikowana, nieoznaczona, nierozpoznana. A to znaczy tylko tyle, że w trakcie podstawowych badań, jakie wykonała policja, czy też właściwie na zlecenie śledczych patolog lub laboratorium, nie stwierdzono, czym posmarowano plecy ofiary. Ale nie znaczy to wcale, że powodem braku identyfikacji było pochodzenie substancji z odległej planety, ale bardziej to, iż testy nie musiały być wcale bardzo dogłębne, skomplikowane, czy też długie i prowadzone przez największych inżynierów materiałoznawstwa. Zapewne porównano maść do podstawowych substancji najczęściej spotykanych na miejscach przestępstw, ale ponieważ nie była to żadna z nich, zgodnie z prawdą przekazano, iż nie udało jej się zidentyfikować. Nie udałoby się jednak tego zrobić nie tylko w tym przypadku, gdyby substancja pochodziła z Marsa. Zapewne gdyby plecy, które ucierpiały, posmarowano galaretką z aloesu, sokiem z lipy, śluzem ślimaka albo klejem do brokatu, także trudno byłoby bez pogłębionych badań laboratoryjnych stwierdzić, czym jest ta substancja, a mogła być całkiem ziemska. Brak identyfikacji wcale więc nie dowodzi, że przybyła z Andromedy. Bardziej tego, że nie jest śliną, nasieniem czy krwią. Na TheIronSkeptic.com dowiadujemy się, że Adamski jeździł do kliniki akupunktury leczyć ból, a polegało to na przyłożeniu bambusowych rurek do pleców, dociśnięciu ich do skóry i zapaleniu w nich ognia. Nie jest to być może dokładny opis, ale taki właśnie znalazłam. A jeśli wiecie coś więcej o tego typu praktykach, to jak najbardziej możecie nam je przybliżyć w komentarzach. Co prawda nie wiem dokładnie, w jaki sposób miałoby to leczyć ból, niemniej jednak potrafię sobie teraz wyobrazić, skąd mogłyby się wziąć słynne ślady na skórze Adamskiego. Czy rytuały poszły nie tak, wymknęły się spod kontroli i potem trzeba było leczyć rany substancją nietypową, tak samo jak metoda terapii przeciwbólowej? Nie jest to wcale wykluczone. Tym bardziej, że Adamski wybierał się przecież właśnie na wesele i być może nie chciał tam sprawiać wrażenia obolałego i cierpiącego. Możliwe, że chciał się po prostu dobrze bawić, albo przynajmniej nie cierpieć. Postanowił więc trochę sobie pomóc. I tu od razu rysuje nam się pierwsza możliwość. Czy gabinet leczniczy, który oferował akupunkturę, a do którego udał się na terapię mężczyzna, postanowił ukryć swój błąd? Czy stan mężczyzny podczas terapii się gwałtownie pogorszył,
A może pod wpływem bólu dostał zawału serca i sprawę trzeba było ukryć. Można dopuścić możliwość, że terapeuci przez kilka dni dbali o swojego pacjenta, próbowali mu pomóc naprawić swój błąd. Pozwalali mu również się odświeżyć, ogolić, karmili go lub też oni sami wykonywali wokół niego zabiegi higieniczne, ale pomimo to stan gwałtownie się pogarszał. A jeśli ból skóry pleców stawał się coraz gorszy i jego serce nie wytrzymało, pacjent być może albo nie rokował, albo zmarł i uzdrowiciele postanowili się go pozbyć. To nie jedyna w tej sprawie teoria, która nie poszukuje rozwiązania w okolicach Księżyca. Nim jednak do tego dojdziemy, zerknijmy na kwestię uprowadzonego przez kosmitów funkcjonariusza. Czy mamy jakichkolwiek bezpośrednich świadków tego zdarzenia? Niestety nie. Czy znaleziono ślady lądowania statku, czy też jakiekolwiek inne, wskazujące na to, że mogło dojść do porwania? Niestety nie. Czy na ciele funkcjonariusza widniały znaki jakichkolwiek eksperymentów lub badań nie przypominających tych prowadzonych na Ziemi? Również nie. Czy jest możliwe, że policjant przysnął na służbie i pod wpływem niezwykłych wydarzeń dotyczących Adamskiego wyśnił taki właśnie sen? Oczywiście. Czy rozpalona wyobraźnia policjanta, który jest przecież takim samym człowiekiem jak każdy inny, mogła go ponieść i pomóc mu zinterpretować w ten, a nie inny sposób jakieś zupełnie ziemskie zjawisko, które spotkał? Oczywiście. Sądzę więc, że nie powinniśmy się szczególnie przywiązywać do tej historii jako dowodu, który miałby wzmacniać tezę o porwaniu Adamskiego przez UFO. Tym bardziej, że jak mówią przekazy, w tamtej okolicy wówczas była wręcz fala incydentów UFO. Nic więc dziwnego, że policjant intensywnie o tym myślał. Może nawet nie koncentrował się typowo na sprawie Adamskiego, ale na tym wszystkim, co dzieje się wokół, o czym mówią ludzie, co rozpala ich wyobraźnię. W tej sprawie jest jeszcze jeden nietypowy aspekt. Otóż, jak wiecie, bardzo wiele organizacji czy fundacji badających zjawiska paranormalne bardzo rzadko wykazuje się sceptycyzmem i krytycyzmem. I choć badacze deklarują podejście naukowe, to w rzeczywistości bardzo często nie ma o nim mowy. Zazwyczaj do interpretacji wydarzeń wystarcza własne przekonanie, a poszlaki są bezkrytycznie przyjmowane jako dowody, a wręcz z nimi mylone. Wydaje się jednak, że nieco innym typem fundacji, a właściwie stowarzyszenia badaczy UFO, jest BUFOR. Jego członkowie, John Henson i David Sankey, faktycznie zbadali sprawę obiektywnie i bez z góry przyjętej tezy o porwaniu przez UFO. Dokonali zdumiewającego odkrycia. Adamski jednak miał wroga i to we własnej rodzinie. Na dodatek dość bliskiej i najprawdopodobniej to właśnie z tą osobą miałby się bawić na weselu, co sprawiało, że nie chciał tam iść. Dodatkowo emocje związane z przełomowym w rodzinie wydarzeniem, jakim było zamążpójście dziewczyny i przygotowania do ślubu, tylko wzmagały emocje i rodziły dodatkowe konflikty. Żona Zygmunta nie ukrywała przed badaczami, iż jest przekonana, że sprawcą całego dramatu jest właśnie członek jej rodziny, z którym Zygmunt był skonfliktowany. Kobieta od początku podejrzewała, że to właśnie on stoi za zniknięciem jej męża. Uważa, że Adamski został uprowadzony i gdzieś przetrzymywany. Początkowo jednak być może nie zamierzano mu zrobić żadnej krzywdy. Bardziej go przestraszyć lub skłonić do zmiany zdania i postawy wobec członka rodziny. To dlatego być może go karmiono, dostawał również wodę, pozwolono mu się ogolić. Być może jednak Zygmunt nie był gotowy się poddać, z czym może się wiązać stan jego pleców. Agresję potwierdzałby też fakt siniaków na głowie mężczyzny. Czy pod wpływem bólu, właśnie w niewoli, u bezwzględnego krewnego, mężczyzna dostałby zawału serca? Leokadia Adamska doszła do wniosku, że jest to najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie. W każdym razie na pewno dużo bardziej logiczne niż porwanie przez UFO. Badacze UFO, lojalni wobec pani Adamskiej, nie podali do publicznej wiadomości wszystkich szczegółów, które poznali. Nie wiemy więc dokładnie, na jakim tle toczył się spór, jaki dokładnie charakter miała osoba podejrzewana o to porwanie, a także o jakiej dokładnie szopie, jako miejscu, w którym mógłby być przetrzymywany jej mąż, wspomina dokładnie kobieta. Niemniej jednak wszystkie te szczegóły musiały przekonać Hensona i Sankeya, ponieważ ostatecznie przyznali oni, iż najprawdopodobniej nie doszło do żadnego porwania przez UFO, ale przez człowieka, którego nazwisko w rodzinie Adamskiego jest znane jako sprawcy porwania.
Ta osoba zresztą pozostała bezkarna. I tu czapki z głów dla ekipy badaczy UFO, którzy ten przypadek mogliby zdecydowanie wykorzystać do swoich celów, promując tezę o wizytach UFO i porwaniach. Sami widzicie, że nie byłoby trudno, bo wątków pasujących do takiego obrazka w tej historii nie brakuje. Niemniej jednak badacze nie dali się skusić i uczciwie przyznali, że należy dopuścić tu zupełnie ziemskie wyjaśnienie, które zresztą im wydaje się najbardziej prawdopodobne. W bardzo wielu opracowaniach na temat sprawy Adamskiego z nie do końca dla mnie zrozumiałych względów pojawia się osoba George'a Adamskiego, który jest jednym z najbardziej znanych członków ruchu ufologicznego na świecie. Jednak nie jest on ani rodziną Zygmunta, ani przyjacielem. Ogólnie to chyba w ogóle nigdy się nie spotkali. Nie bardzo potrafię wykryć jakiekolwiek powiązanie poza nazwiskiem i kontekstem UFO. Jednak dla wielbicieli teorii o porwaniu przez kosmitów nie jest to zwykła zbieżność nazwisk, ale ewidentny dowód, że kosmici wiedzą, co robią i szukali konkretnego faceta nazwiskiem Adamski. Co prawda pomylili imię. Wspominałam wcześniej o autorze TheIronSkeptic.com i nie bez powodu, ponieważ to właśnie jego opinia o tym wątku tej historii jest dla mnie szczególnie cenna. Jak czytamy, temu sceptykowi w tej logice również coś nie pasuje. Wspomina, że zaangażowanie w całą tę opowieść George'a Adamskiego w zasadzie wcale jej nie uwiarygadnia, ale wręcz przeciwnie. Czyli mniej prawdopodobno. George, zdaniem naszego sceptyka, był facetem, który robił zdjęcia wyrzuconych w powietrze pokryw chłodnic i stwierdzał, że to statki kosmiczne z Wenus. Przekonywał, że zdjęcia innych planet zrobione przez radzieckie satelity były fałszywe, ponieważ był on w kosmicznej trasie i widział miasta na Marsie i Wenus. Zapewniał, że wykonał gipsowe odlewy śladów wenusjańskich stóp. Krótko mówiąc, The Iron Skeptic uważa, że George był szalony i zupełnie nie rozumie, dlaczego kosmici, którzy zwiedzają wszechświat, opanowali niesamowite technologie i przeprowadzają skomplikowane badania, nie zauważyli, że schwytali nie tego człowieka i zamiast George'a mają Zygmunta. Słuszną wydaje się uwaga, że skoro kosmici są tak inteligentni i zaawansowani technologicznie, to są też chyba wystarczająco bystrzy, aby odróżnić Adamskiego, brytyjskiego górnika polskiego pochodzenia, od Adamskiego, szaleńca z Kalifornii. Nie wykazali się również szczególną zapobiegliwością, jeśli chodzi o ukrywanie śladów swoich złych praktyk. Powiedzmy, że poddali człowieka swoim badaniom, ale nie przewidzieli, że ma słabe serce. Niestety obiekt badań niespodziewanie odszedł na stole, ale oni, zamiast pozbyć się go gdzieś w przestrzeni kosmicznej i zamknąć temat, zrzucają go na hałdę węgla w pobliżu jego domu. Widać tu pewną niespójność logiczną. Jeżeli tak trudno znaleźć nam dowody na istnienie UFO, praktycznie nie mamy żadnych przekonujących na tyle, żeby raz na zawsze zamknąć dyskusję wnioskiem, że UFO istnieje, to dlaczego nagle ci kryjący się przed nami przybysze afiszują się z tym, że właśnie przypadkowo zabili człowieka? Ponadto Zygmunt, kiedy został znaleziony na hałdzie, nie miał przy sobie zegarka i portfela, na które, gdyby wierzyć teorii o UFO, połakomili się kosmici. Co prawda osobiście bardziej widziałabym te przedmioty u zupełnie ziemskiego złodzieja, ale może moralność naszych zielonych gości też nie jest taka kryształowa. Oczywiście, jak się domyślacie, historia ta znalazła się również na Reddicie i wielu innych forach, gdzie budziła żywe emocje. Podczas dyskusji forumowicze znaleźli jeszcze jedno potencjalne rozwiązanie zagadki. Otóż osoby, które pracowały na przykład w elektrowniach, stwierdziły, że hałdy węgla na słońcu zaczynają spontanicznie dymić na skutek tego, że w węglu pojawiają się małe ogniska, które się delikatnie tlą. Jeden z użytkowników forum przyznał, że pracował w doku węglowym. Częścią jego pracy było obserwowanie dymu z hałdy węgla o wysokiej zawartości siarki i gaszenie małych pożarów. Oczywiście dyskutanci zorientowali się, że gdyby Zygmunt pijany zasnął na takim stosie węgla albo był nieprzytomny po urazie i wdychał dwutlenek węgla, mógłby się zaczadzić i na dodatek jasne byłoby, skąd oparzenia na jego plecach. To jednak wciąż nie wyjaśnia tajemnicy 5 dni, ponieważ jak zeznał pracownik składu węglowego, ciało musiało się pojawić tego dnia, w którym je znaleziono, zaledwie kilka godzin wcześniej. Na poprzednim obchodzie pracownik z pewnością by je na hałdzie zauważył, a tak się nie stało.
Nie jest jednak wykluczone, że Adamski był gdzieś przetrzymywany przez 5 dni, wypuszczony w okolicy składu węglowego, gdzie po prostu zmęczony, cierpiący, położył się bez sił. Mógł tam również zostać porzucony tego dnia, w którym go znaleziono. Jak wyjaśnia pracownik doku węglowego, mini pożary zdarzają się bardzo często. Jeśli się nie zareaguje bardzo szybko i nie wkopie ich głębiej, gdzie pozostają bez tlenu i gasną, może dojść do wybuchu płomieni. Niestety jednak nie mamy pewności, czy antracyt, na którym leżał Zygmunt Adamski, mógł posiadać wysoką zawartość siarki, a także czy dochodziło tam do takich samoistnych mini ognisk. Niestety nie wiem zbyt wiele na ten temat, więc jeśli macie tego rodzaju doświadczenia z węglem lub dysponujecie wiedzą w tym zakresie, dajcie proszę znać w komentarzach. Oczywiście nie brakuje także innych teorii, które jednak wydają się dużo bardziej fantastyczne. Pod uwagę brany jest wypadek po drodze i próba ukrycia go przez przetrzymywanie ofiary i porzucenie jej na hałdzie po śmierci. Jednak ciało mężczyzny nie nosiło śladów, które można byłoby skojarzyć z wypadkiem. Poza tym, jeżeli udałoby się z miejsca wypadku zabrać jego ofiarę tak, by nikt tego nie zauważył, to już bardziej możliwa byłaby po prostu szybka ucieczka z miejsca, na przykład potrącenia. Sprawca po prostu by zniknął i zapewne nigdy by go nie odnaleziono. Pojawiają się również głosy, że być może Adamski na skutek jakiegoś udaru czy zawału stracił pamięć. Ktoś go odnalazł i opiekował się nim przez kilka dni w nadziei, że wydobrzeje, odzyska pamięć i będzie mógł wrócić do domu. Kiedy jednak stan gwałtownie się pogorszył, a potem mężczyzna zmarł, podrzucono go na górę węgla. Wydaje się to jednak nie mieć żadnego sensu, bo nawet gdyby tajemnicze opiekunowie zdecydowali się zająć osobą dotkniętą zanikiem pamięci, to zapewne najlepiej zrobiliby po prostu wzywając karetkę lub zawożąc go do szpitala, a nie trzymając go w domu bez pomocy medycznej. Równie ciekawą teorię mają zwolennicy romansu Adamskiego, którzy zakładają, że mężczyzna pod pretekstem kupna ziemniaków udał się do innej kobiety. Tam zdjął koszulę i podczas figli dostał zawału serca. Tu musielibyśmy jednak założyć, że romantyczne spotkanie odbywało się w pobliżu zapalonych świec lub blisko innego źródła ognia, do którego Adamski był odwrócony plecami lub w jakiś sposób upadł na ogień. Muszę przyznać, że ja mam co prawda bujną wyobraźnię, ale jakoś niekoniecznie potrafię sobie to wytłumaczyć w taki sposób, żeby mnie to przekonało. No i jeszcze należałoby do tego wziąć pod uwagę cały trud organizacyjny pozbycia się przez kobietę ciała, które trzeba byłoby dowlec do składu węgla, a potem jeszcze wtaszczyć na hałdę. Sami przyznacie, że problemy się piętrzą. Można tu oczywiście teoretycznie wzywać na pomoc ojca i braci, ale na tę skomplikowaną fabułę nie ma w zasadzie żadnych dowodów. Wydaje mi się, że natchnieniem do tej teorii był po prostu brak koszuli na ciele Adamskiego i zawał serca. Te dwie okoliczności niektórym przywodzą na myśl nieudaną randkę. W rzeczywistości jednak nic nie wskazywało na to, aby Adamski miał jakikolwiek romans. Nie był również znany z zamiłowania do romantycznych kolacji przy świecach. Koszulę równie dobrze mógł zdjąć, dlatego że urażała go w tkliwe plecy. A może nie chciał jej zniszczyć, brudząc tajemniczą zieloną maścią? A co do maści, to po co kochanka miałaby opatrywać mu plecy, skoro dostał zawału i miała dużo większy problem niż to, że się poparzy? Osobie martwej kompres na plecy niewiele już pomaga. Prześledziliśmy zatem najpopularniejsze teorie związane z głośną historią naszego rodaka za granicą. Opowieść ta jest wstrząsająca i przykra, jak każda, która dotyczy gwałtownej śmierci. Niemniej jednak sądzę, że tym razem sława tego przypadku wzięła się nie tyle z jego przykrych okoliczności i współczucia bliźnich, ale była efektem skojarzeń z porwaniami przez UFO, które, jak być może udało nam się wykazać, wcale nie muszą być tym najrozsądniejszym i najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Jak myślicie? Co tak naprawdę przydarzyło się Zygmuntowi Adamskiemu? Czy był ofiarą porwania przez UFO i eksperymentów prowadzonych przez kosmitów? Czy padł ofiarą kogoś z rodziny, która wyrównała porachunki? Czy być może uległ jakiemuś wypadkowi, a jego sprawca przetrzymywał go, mając nadzieję, że wydobrzeje i wtedy będzie najlepszy czas, by go wypuścić? A może to gabinet akupunktury popełnił błąd, który chciał zatuszować? Może zresztą niekoniecznie śmierć Adamskiego w takim gabinecie byłaby wynikiem błędu. Być może po prostu na skutek zwykłych prowadzonych tam praktyk dostał zawału, ale personel, nie wiedząc co robić, wybrał porzucenie ciała na hałdzie węgla.
po tym, jak ich klient zmarł. Dajcie znać, co myślicie o tej historii. Dziękuję, że ze mną byliście. Oczywiście tradycyjnie już zachęcam do subskrypcji, dania znać, co myślicie łapką, a także do zerknięcia na Facebooka, Instagram, zajrzenia na Spotify, a jeśli mielibyście ochotę zostać patronem kanału, to oczywiście na Patronite. Z całego serca dziękuję patronom, w tym nowym. Podziękowania te również będą w opisie do tego filmu. A teraz już życzę Wam dużo zdrowia i do usłyszenia.